I tutaj mi się wydaje, że już będzie taka granica maksymalna. 3! No nie! Jeszcze! 220! O mój Boże, kurde. Dobra. Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Shaku TV. Siemaneczko. Moi drodzy, jesteśmy świeżo po aktualizacji 6.31, w której zaszły spore zmiany. Teraz wam przeczytam jakie. Bronie i przedmioty. Nowa epicka i legendarna strzelba pompka została dodana do rozgrywki. To jest, panowie, nowa legendarna strzelba. Zobaczcie, jak się mieni. Ładna. Ale ładna, ale ładna. I ona prawdopodobnie została zamieniona za heavy pompę, dobrze mówię? No chyba tak, czyli bo teraz nie znaleźliśmy w ogóle właśnie tej heavy pompy na mapie. Czyli teraz w rozgrywce mamy dalej 4 bronie, a myśleliśmy, że będzie 5 nowych pomp. Okej, okay. Tutaj mamy double tówkę, tutaj mamy zwykłą wolną i zieloną szybką. Można znaleźć ją w łupach luzem, skrzyniach, zrzutach zaopatrzenia i automatach do sprzedaży przedmiotów. Czyli standardowo, tak jak wszystkie bronie nowe, które zostają dodane do rozgrywki. Teraz strzały ze strzelby zadają obrażenia odpowiadające co najmniej 3 śrucinom. Nawet jeśli trafimy tylko jedną. Kojarzycie, panowie, jak się teraz strzela w przeciwnika, to masz takie kropki czerwone. No. I teraz nawet jak trafisz jedną kropką, to i tak zadasz damage. Nie jak było prędzej, że raz jedną kropką trafiłeś i zadałeś za 8 z bliska. Wiesz, o co Czyli chodzi. Czyli już nie ma możliwości, żeby trafić za 7. Na to wygląda, że chyba nie ma. Lecimy dalej, czytamy dalej. Uwaga! Dodatkowe śruciny nie powodują trafień krytycznych. Zmiany maksymalnych obrażeń i spadku obrażeń strzelby pompki. Zwiększono maksymalne obrażenia strzelby pompki z 80/85 do 90/100. Strzelby pompki zadają większe obrażenia w krótkim dystansie, lecz również szybciej tracą siłę rażenia wraz z odległością. Czyli im będziesz teraz dalej, tym będziesz po prostu mniej bił. Nie, że nieraz byłeś dosyć daleko i trafiłeś gościa za 80. Kojarzysz pewnie takie sytuacje. No tak, tak, tak. Gierce. Teraz pewnie będziesz trafiał za 8. Oznacza to, że będziecie zadawać wyższe obrażenia bliższym celom, a niższe bardziej oddalonym. Aha. Czyli chłopaki, przystępujemy teraz do testów. Jedna kratka odpowiada za 5 metrów. 5, 10, 15, 20. Tutaj ja sobie postawię ładnie ścianę i zaczynamy testy. Zapraszam was tutaj. Plecami do tej ściany stańcie i będziemy sprawdzali. Ale drużynę zmień, nie? A, drużynę. Aha, trzeba zmienić. Trzeba zmienić drużynę. Siemanko. Okej, okay. Testujemy. 10 metrów. U. 60, 66, 70. To jest ile? Nie ma pokazanych metrów, kurczę. Potrzebujemy jeszcze do tego niestety jakąś broń dystansową. Okej, okay, panowie. Tutaj mamy dwie kratki do przodu, czyli 10 metrów. Dobra, widzimy, że pompka sięga dokładnie 9 metrów. 9 metrów. Przechodzimy o kolejne pole dalej. Możesz rozwalić ścianę. Dobra, ci pomogłem szybciutko. Dobra, i teraz sprawdźmy szybką pompę, jak strzela z 15 metrów. Wow, 56 wow. Jeszcze. Co tak mocno? Dobra. Jezu, jakie to jest mocne. Możesz iść jeszcze kawałek dalej, postaw podłogę i tego. Zobaczymy 20 metrów. Dobra. Dobra, Szaku, jesteś też? Przyleciałeś? 22, kurczę. Jeju, jak to bije. Ej, masakra. Ej, wiedziałem, że mnie... 19 metrów. Szaku będzie po prostu jako linijka służył w tym odcinku. Dobra. Okej, okay, Yoshi. Stawiamy kolejną ścianę. 25 okay. metr, tak? Tak. 15. Jezu, to dalej bije bardzo mocno. No, i to powiem ci, dosyć daleko. 25 był, teraz 30. Tu jestem ciekaw, jak będzie. Halo, linijka. 6. 6. Halo, linijka, 29 metr. A weź jeszcze raz do mnie strzel. Dobra. No, no. 8, critical. A i tak ładnie wchodzi. Ale to jeszcze dalej strzela, no. Te pociski. Czyli teraz będzie, który metr? 30? 5, 10, 15, 20, 25, 35 metrów. O kurczę. 4, 3. Dobra, jeszcze. 40 metrów. I tutaj mi się wydaje, że już będzie taka granica maksymalna.
3! No nie! Jeszcze! Co? Dawaj, do przodu kawałek. 45? A stańcie, chłopaki, bliżej siebie. Bo teraz mam was całych w celowniku, no. Czekaj, ja się cofnę na środek. Kawałek bardziej. Bliżej musimy popłynąć. No, no tyle, wy podchodźcie po trochę. 45 metrów. Jeszcze troszeczkę podejść. Szalej, szalej. Czekaj, ładuję. No, szalej, szalej. Jeszcze. Jeszcze. Dotąd mam. Dobra, było 3. Jeszcze cofnij się. To chyba jest maksymalna odległość, dobra? Tak, 40 metrów to jest. Stój, 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 stój. Jeszcze raz muszę trafić ciebie. Dobra, trafiłem. Odmierzamy. 41 metrów bije. Pompka szybka, dobra. Teraz testujemy pompę wolną. To co, zapraszam od razu gdzieś tutaj na 20, myślę, żeby nie przedłużać. 20 metr. Wchodzi jak masełko, 63. A weź Yoshi, podejść bliżej, zobaczymy, czy na hita siądziesz z niebieskiej, wolnej w łeb. Czekaj, już ląduję. Tak z metra, nie? Możesz pomachać mi. Czekaj. O. 190, ładnie. Ładnie, no. Dobra, Szaku, dalej. Zobaczymy, czy bije. 17 już teraz, ty. Dobra. 8. Ok, który to był metr? Czekaj, 5, 10, 15, 20, 25, 30 metrów. To zmierz, zmierz, zmierz na mnie. Czekaj. No, zmierz. 30 metr, no. O! O, to już. O! Zobacz, jaka jest różnica. Zmienili. Wolna już w ogóle nie dostrzeliwuje. Pamiętasz, jak żeśmy testowali kiedyś pompy? Ta, każda miała prawie tyle samo, nie? Po 42 metry chyba było. O kurde, dawaj do przodu, mordo. Podchodzę, podchodzę. No dawaj, 3 strzały mam jeszcze. Macie ammo jak coś? Mam. Tak. Wow. Dobra, jest 3. To jest odległość, uwaga. Czekaj, przeładuję. 30 metrów, zobacz, jaka jest różnica. 12 metrów między pompą szybką a wolną. O proszę, dziękuję. A poczekaj jeszcze, Yoshi. Zobaczymy, no, jak bije wolna w łeb. 140, ale to jest i tak zielona. Kurczę, nie ma nigdzie niebieskiej. No to pewnie będzie walić jakoś tego, od 20-30 więcej. Mhm. Dobra, czas teraz sprawdzić dubeltówki. Tutaj ja stawiam ile? Ja myślę z 15 metrów. No, gdzie... No 15, 10-15. Okej, chodź Szaku. Nie, bliżej chodź na razie. Na 10, 10 dawaj. 20, no to na 10 dawaj. Tu jest 15. Tu jest 10? 25, o, zobacz. To, dobra, to czekaj, stańmy sobie. 38 na 10. Dobra, to teraz z bliska. Czyli teraz to jest... z bliska. Czekaj, tu będzie 5 metrów, o. Mhm. 87, a jeszcze bliżej. A tu cię teraz na hita zdejmę. Czekaj, do Szaka podejdę. Wyleczę się. 150 zł w głowę? Ale słabo. Ej. To, ale nie, bo to w sumie i tak dwa szybkie strzały, nie? Więc... No w sumie tak, no to będzie okej. Okay. Szako, daj ammo do pompy. Dziękuję. Proszę. Ej, nie spodziewałem się tego. Dobra, czyli tak. Jesteście na którym metrze teraz? No, już na 25, teraz będziemy na 20. No nie. 17 tak mniej więcej będzie. Jest, 11. 10, dobra, cofnijcie się troszeczkę. 6. Dobra, już nie dostałem. Poczekaj chwilkę. Może siądzie crit. Dotąd będzie, dotąd będzie. 3, jest, 3. Mi się wydaje, że to będzie niepotrzebnie, bo nie zdążyłem zmierzyć. Ała. I to zmierza mnie. Nie, nie, muszę zadać pierw tobie damage. Dopiero mierzę, wiesz? Dobra, jest 3, nie ruszaj się. Okej. 18 metrów, widzisz? Tak byś był kroczek do przodu, by było już na przykład 17. Okej, czyli mamy tak. Szybka 42 metry, wolna 30 metrów, pompa, a czyli dubeltówka 18 i teraz czas na nową pompkę. Moi drodzy, standardowo chciałem wam przypomnieć, że organizujemy dla was konkurs na 10 tysięcy V-dolców. Wystarczy, że wbijecie w link w opisie tego filmu i zasubskrybujecie każdego z nas kanał oraz wbijecie na nasze Instagramy, dzięki czemu zwiększycie swoją szansę na wygraną. Do końca konkursu zostało parę dni, więc się streszczajcie, bo naprawdę warto. Wygrywają aż 4 osoby. Mi się wydaje, że ona może przekroczyć 40 metrów. Co myślicie?
No, mi się wydaje, że to będzie dystansowo niezła. Dobra, Szaku, jesteś na 10 metrze. 114! No, ci powiem. Czekaj, teraz o, który kurczę. Będzie metr? 25? 5, 10, 15, 20. 20, dobra. 24 przyjął Szaku. 25 idźcie, pod ściankę, opór, dobra. Stańcie bliżej siebie, zobaczymy, czy dwóch trafię. O! Nie. 28. Dobra, lecimy dalej. 30 teraz. 13, ładnie. Wiesz co, nie, bo wiesz co, bo we dwójkę, patrz, teraz jednego mnie walni, patrz. 7. No. 8. To we dwóch się sumuje. No, we aha. dwóch się znakuje. Dobra. O! O! Oho. Ja nie widzę, wiesz? Dobra, 3. O, dobra. 3. No, tyle. Tutaj są. Jeszcze 3. 3, jeszcze trochę. 3, jeszcze trochę. Jeszcze do tyłu. Dobra. O. Chyba max. Okej, okay, czekaj. Mierzymy. 31 metrów. 31 metrów. Czyli tak, podsumujmy. Szczerze, zawiodłem się. Czyli podsumujmy. Szybka jest na pierwszym miejscu. Później jest 31 metrów, czyli ta nowa. Następna była pompa wolna 30 metrów, dobrze mówię, panowie? I dubeltówka 18. 200 z niebieskiej. Na hita ściąga teraz niebieska? O kurczę, masz czym się uleczyć? Nie masz, nie? Nie. To cię zrespie. Przyleci teraz Shakens. Ej, no to tutaj jestem zaskoczony. Nie sądziłem, że niebieska będzie waliła w 200 wczosnych. Przecież to jest teraz chłopia, ktoś trafi w głowę. Kiedyś tak biła, nie? A teraz była znerfiona do chyba 150 maksymalnie. No coś takiego. Dawaj jeszcze raz. Okej. Z niebieskiej chcesz? A no. O 200, jak nic, między oczy 200. Siemanko. Teraz zrobimy tak, gdzie jest ten Yoshi? Okej, ty jesteś. Okej, teraz najbliższej odległości legendarna nowa. 220! O mój Boże, dobra, dobra. O kurcze. No to jest zwycięzca, nie dzisiejszej konkurencji. Over damage. 150 pompa tylko. Okej, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie również do Szaku oraz Yoshihito Mayoshi. Ja dziękuję jeszcze raz, panowie, za udział w dzisiejszych testach. Również dziękuję. Trzymajcie się, hej.